A i mam ten. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardu, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy nowy odcinek znanego programu paradokumentalnego pod nazwą Dlaczego ja? I tak zgadza się, znowu stoję na filmach. Nareszcie będę wyrabiał normę kroków dzienną na Apple Watchu. Wy jaki macie ustawiony limit dzienny kroków? U mnie to jest 300. A i tak nie jestem w stanie to wyrobić. Oczywiście jak zawsze na początek proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie mojego Twitcha, Instagrama i Twittera. No i oglądajmy. Zapraszam. 37-letnia Nina Masny od 10 lat była w szczęśliwym związku z Pawłem. Nina Masny od 10 lat jest w szczęśliwym związku z Pawłem. Jeszcze jest, bo witamy w programie Dlaczego ja? Mąż Niny pracował jako menadżer w dużej sieci sklepów AGD i często wyjeżdżał służbowo w dłuższe trasy. A, często wyjeżdżał służbowo w dłuższe trasy. Ja już wiem, do czego to zmierza. Chłopco ciumka loczki na wyjazdach służbowych na Mazurach. Paweł właśnie wrócił z kilkudniowej delegacji. Delegacja stęskniona Nina przywitała go w drzwiach. Daj się jeszcze raz przytulić i idź się wykąp. Paweł był miłością mojego życia. Poznaliśmy się jeszcze na studiach. Zaręczyliśmy się. A, miłość życia, czyli słowo klucz. Panie montażysto kochany, prosimy teraz o umieszczenie na ekranie stopera i odpalenie tego stopera teraz. I przekonajmy się, jak długo Paweł będzie miłością życia Niny. Paweł poszedł wziąć prysznic, a w tym czasie Nina przygotowywała dla ukochanego kolację. Jej uwagę zwrócił wibrujący telefon męża. Kobieta z ciekawości Już za tobą tęsknię, nie mogę się doczekać, gdy znów cię zobaczę. No długo to nie zajęło. Mogłam uwierzyć w to, co przeczytałam. Wyglądało na to, że mojego męża łączy jakaś zażyłość z jakąś dziewczyną. Czy mąż ją zdradza? Generalnie to tak, zdradza, owszem. Nina przejrzała też inne SMS-y w telefonie męża, jednak usłyszała kroki Pawła, który właśnie wychodził z łazienki. Wrzuć teraz wszystko, co robię, dobra? Tutaj... Jakbyście się zastanawiali, co ja właśnie robię, kochani moi widzowie, to wejdźcie na mojego Instagrama i się dowiecie. Dobra, wiem, że ci wredni milenialsi od razu oczekują odpowiedzi na wszystko, więc wam odpowiem. Dosłownie nagrywam teraz swoje POV z tej maluteńkiej kamery, jak nagrywam odcinek. To wrzucę na Instagrama, żebyście mogli po raz pierwszy zobaczyć, jak to wygląda z mojej perspektywy. Więc jeszcze raz polecam Instagram lakardu.pl. Do tamtego wieczoru byłam pewna uczuć Pawła. Ale kiedy przeczytałam te SMS-y, zrozumiałam, że człowiek, którego tak bardzo kochałam, może wieść podwójne życie. Postanowiłam się dowiedzieć, kim jest ta tajemnicza Justyna. Prawdopodobnie jest kobietą, która ma na imię Justyna, z którą twój mąż cię zdradza. Tyle informacji powinno ci wystarczyć. Dzień później Nina decyduje się śledzić męża, by upewnić się, czy rzeczywiście ją zdradza. Po pracy Paweł idzie do pobliskiego parku, a Nina obserwuje go z ukrycia. W pewnym momencie w stronę ławki, na której siedzi Paweł, idzie młoda, atrakcyjna kobieta. Kiedy w końcu nas powiesz? Kochanie, wiesz, że to nie jest takie proste. Ach tak, dla każdego męża zdradzającego żonę zupełnie normalne jest to, że bierze swoją kochankę do parku, gdzie w miejscu publicznym się obściskują, gdzie dosłownie każdy może ich zobaczyć. To ma sens, tak? Nie jest takie proste, po prostu powiedz, że odchodzisz. Jeszcze nie jestem gotowy. Kochanie, no już tak dłużej nie mogę. Nie chcę być tą drugą. Nie jesteś tą drugą. Spokojnie, nie jesteś tą drugą. Jesteś trzecia. Wyobrażacie sobie, widzowie, być takim ultramężczyzną jak Paweł, że nie tylko zdradzasz żonę, ale też zdradzasz kochankę, z którą zdradzasz żonę. Kochasz mnie? Kocham. To zrób to dla mnie. Oczywiście. Ale ty ciągle to powtarzasz. Ale teraz mówię poważnie. A może ty po prostu nie chcesz się rozwieść? Chcę. Patrzyłam, że dla nas mieszkanie blisko centrum. Dwa kroki od twojej pracy. Spodoba ci się. Może nie spieszmy się z tym, co? Ale już mam dość tych hoteli i pokoi na godziny. Ale dość już mam tego ukrywania się, tych hoteli w nocy i tak dalej. Dlatego teraz siedzimy w środku dnia w parku, gdzie każdy nas może zobaczyć. Jezu, jak to nie ma sensu! Gniewasz się na mnie? Jak nie się gniewać na mojego pysiaczka? Zygacie. To, co mówił Paweł do tamtej dziewczyny, łamało mi serce. Ale o dziwo większy żal czułam do tej kochanki. Uważałam, że chce ona rozbić nasze małżeństwo.
Postanowiłam coś w tej sprawie zrobić. Wezwałam ją na Heiliga! Ewentualnie jak Maja Staśko. Swoją drogą, Maja, wiem, że oglądasz ten odcinek. Pozdrawiam cię serdecznie. Wink, wink. Możesz tak długo walczyć o prawa kobiet, że ostatecznie wyzywasz na walkę same prawa kobiet, z którymi się napierdzielasz na ringu. Nie, serio, ja nawet nie wiem, z kim ona się bije. Cały czas uważałem, że ona będzie walczyć z prawami kobiet. Pół godziny później Paweł skończył spotkanie z kochanką. Nina pozwoliła mu odejść, a sama postanowiła skonfrontować się z nową wybranką męża. Jestem żoną Pawła. Jakiego Pawła? Tego Pawła. Co ty mi próbujesz małżeństwo rozbić? Oj, tam małżeństwo. Paweł mi opowiadał, że ten związek ledwo dycha. Przypomniał mi się żarcik. Co robi 9 zł 50 groszy w portfelu? Ledwo dycha. Ja cię widziałam na ławce i widziałam, jak próbujesz go urobić. Daj mi siedzieć, spokój. Nie, nie dam ci. Masz zostawić Pawła w spokoju, czy ty to rozumiesz? Trafię, rędo zabrzydła, ty ma! Co dotyczy mnie i Pawła, to jest tylko i wyłącznie nasza sprawa. Nie, 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 nie! Nie rozbijesz mojego małżeństwa! Za późno, bo już Paweł wybrał. Czyżby? Kobieto, spójrz na siebie. Taki ktoś jak Paweł zasługuje na kogoś o wiele lepszego. Czyli na kogo? Na kogo? No mówię, na kogo? Na taką laskę jak ty? Sztuczne cycki i gęba z botoksem? A co, zazdrościsz? Trochę tak w sumie. Czy mogę numer do twojego lekarza medycyny estetycznej? Jeszcze z tobą nie skończyłam! A upadłam i nie mogę wstać! I've fallen and I can't get up! Wariatko! Ja cię przepraszam. Moja noga! Co, ja ci nie pomogę! Nie dotykaj mnie, ja dzwonię na policję, nie dotykaj mnie! Słuchaj, nie rób tego! Mogę stać inwalidką! Ale ja jestem specjalnie! Ja to niechcący zrobiłam, proszę cię, nie rób tego! Przeraziłam się tym, co zrobiłam. Nie chciałam skrzywdzić tamtej dziewczyny. Po prostu górę wzięły emocje, no to był wypadek. W parku, gdzie doszło do incydentu, pojawili się wezwani przez Justynę Radochę policjanci. Funkcjonariusze spisują zeznania poszkodowanej, która nie może wstać z ziemi. Roztrzęsiona Nina utrzymuje, że był to nieszczęśliwy wypadek. Kobieta leży na ziemi, z jednej nogi kość wystaje, w drugiej nodze w ogóle kości nie ma. Pies ją zabrał i gdzieś pobiegł. Co ona mówi? Oj, tam jej nic się nie stało. Wstawaj, dziewczyno, popraw koronę i idź do przodu, no. Pani Masny, proszę nam pokazać dowód tożsamości. Ale robicie ze mnie kryminalistę, no nic jej nie chciałam zrobić. Jesteś z ciebie zadowolona, wariatko? Było tak jak mówię, panowie, ona mnie napadła, zaczęła szarpać. Ale co ty mówisz? Ja chciałam z tobą porozmawiać. Ona sypia z moim mężem. Dlatego ją pani zaatakowała. Nie zaatakowałam, tylko chciałam zatrzymać i porozmawiać. Tak mnie przewróciłaś, że mogłam skończyć na wózku inwalidzkim. Proszę cię, przestań dramatyzować. Marian, nie dramatyzuj! Lepiej od razu, jak ją zabierze ci do wariatkowa i zawiniecie w kaftan. Mogą się panie na chwilę obie uspokoić? A nie! I chciałabym zobaczyć pana menadżera. Ja policjantem jestem! Chciałam zatrzymać ją, żeby z nią porozmawiać. Ona sypia z moim mężem. No dziwi się pan, że chciałam z nią porozmawiać? Pani Masny, mamy tutaj dwie różne wersje wydarzeń. Pani Radocha twierdzi, że popchnęłam pani specjalnie. Proszę powiedzieć, jak było naprawdę. No przecież cały czas mówię, jak było naprawdę. Pani nie zdaje sobie chyba sprawy z powagi sytuacji. Doszło tutaj do naruszenia nietykalności cielesnej. Ale ja to zrobiłam niechcący. Ja chciałam ją zatrzymać, by porozmawiać. No cały czas panom mówię od 5 minut o tym. Tak niechcący, że mogłaś mnie tak popchnąć, że mogłam się uderzyć w głowę. Mogłaś mnie zabić. Pani Masny, proszę z nami do radiowozu. Ale po co? Pojedziemy na komendę, złożę pani oficjalne zeznania. Pani również, jeżeli jest pani w stanie, musi pani z nami pojechać. Nie, nie dam rady. Ktoś musi mnie podnieść. Chyba pan taki mięśniak trochę jest. Nie, nie jestem w stanie w ogóle wstać. Słuchaj, ja cię przepraszam. Ja nie chciałam ci zrobić krzywdy. Mam nadzieję, że z twoją nogą będzie wszystko dobrze. Teraz mnie przepraszasz? Lepiej dzwoń do swojego adwokata. Teraz mnie zdradzasz? Teraz to już za późno! I wiesz co? Za karę teraz będę się z twoim mężem 2 razy częściej spotykać. Po 3 godzinach Nina wraca do domu. Policja nie postawiła jej żadnych zarzutów, ponieważ obrażenia kochanki jej męża okazały się niegroźne. W domu czeka na nią zdenerwowany Paweł. Nina jest załamana i wciąż trudno jej uwierzyć, że mąż zdradza ją z dużo młodszą kobietą. Justyna do mnie dzwoniła. Masz mi coś do powiedzenia? Panie Pawle, a pana niepokoi fakt tego, że pana żona odkryła, że ma pan kochankę? To pana niepokoi? Ja tobie? Ty bydlaku jeden! Ty draniu jeden! Uspokój się! Ha, ja mam się uspokoić? Od kiedy z nią śpisz? Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie planowałem tego. Nie planowałeś bzyknąć małolaty? No tak. Justyna nie jest małolatą. O, bronią jeszcze może. Kiedy miałeś zamiar mi powiedzieć, co? Za tydzień moje
A, za tydzień moje urodziny. No to dokładnie, chciałem ci prezent urodzinowy zrobić. Wiesz co, mam prawie 40 lat i... Ty mi nic nie mów. Ty mi nic nie mów, ja wiem. 40 lat, kryzys wieku średniego, ostrzegali mnie przed tym. Wiesz co? Tylko, że wtedy to się kupuje motor. Motor się kupuje albo zakłada rokową kapelę, a nie muzyka małolaty! Krystyna nie jest małolatą. Ma już 19 lat! Tak, jeszcze ją broni, no jasne. Słodkie, wiesz? Bardzo. Tak sądzisz? No dziękuję ci strasznie. No zakochani są wspaniali po prostu. Ja co, nie dbałam o dom? Źle ci ze mną było? Posprzątane? Ugotowane? Źle? Nie dbasz o siebie. Chodzisz po domu w dresie. Obżera się czekoladkami. Kochani widzowie, jeszcze raz spójrzcie i docencie tą grę aktorską. Ten koleś gra właśnie kolesia, któremu całe życie się rozpadło. No spójrzcie na tą złość na jego twarzy. Tą agresję w tym głosie. Nie dbasz o siebie. No spójrzcie na tą wspaniałą grę aktorską. I co teraz z nami będzie? Co z nami teraz będzie? Powiedz mi. Wiesz co, skoro już wszystko wiesz, to chyba już nie warto tego ciągnąć. A więc odchodzisz do tej małolaty. Tak po prostu poddajesz się i odchodzisz do małolaty. Wiesz co, wynoś się! Wiesz co, idź się pakować. Nie chcę cię znać! To był najgorszy dzień w moim życiu. Pani Nino, najgorszy dzień w pani życiu, jak na razie. 3 miesiące później Nina wraca właśnie do domu z rozprawy rozwodowej. Towarzyszy jej był już mąż, który chce zabrać z domu ostatnią część swoich rzeczy. Paweł zabiera ze sobą te 2 małe kartony. Nina natomiast zatrzymuje ten cały wielki dom. Nina, ty chyba dobrze na tym wyszłaś. Dziwne uczucie, co? A co masz na myśli? No to, że już nie jesteśmy małżeństwem. To była twoja decyzja, nie moja. Dziękuję, że jej uszanowałaś. Weź, bo się rozpłaczę. Mam tylko jedno pytanie. Dlaczego chcesz zostać przy moim nazwisku? Kurwa, typie, ty jakiś debil jesteś? Moje panieńskie nazwisko to Brzęczyszczykiewicz. To chyba wiadomo, że wolę twoje niż swoje. Spróbuj coś załatwić w urzędzie. Jeszcze za granicą, Jezu! Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Bo się przyzwyczaiłam? Bo nie chcę mi się biegać po urzędach? Widzę, że nadal siedzi w tobie leniuszek. Nie jestem leniuszkiem. Pamiętaj, jesteś atrakcyjną babką. Wykorzystaj to. Fuj, typie, fuj. Panie Pawle, nie chcę nic mówić, ale zamknij mordę, dobra? Żonę zdradzałeś, weź po prostu już zamknij się i znikaj stamtąd. A co ty, teraz będziesz moim psychoterapeutą? Nie, to tylko przyjacielska rada. Przyjacielska rada od byłego męża, który zostawił mnie dla młodszej. Wezmę ją sobie do serca. Lubię w tobie ten sarkazm. Wiesz co, przestańmy, bo się pokłócimy. Myślisz, że moglibyśmy zostać przyjaciółmi? No najlepszymi normalnie! Będę ci zdradzała wszystkie moje tajemnice. Na przykład, posłuchaj, ostatnio zakończyłam związek z takim kompletnym ch**iem. Nie wiem, to wszystko jest dla mnie za świeże. Jasne. Pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Dobrze, będę pamiętać. Nie no, mówię poważnie. Gdybyś czegoś potrzebowała, nie naprawiłem kilku rzeczy w domu. Sterownik od pieca się zacina, gniazdko ma zwarcie. A w tym sterowniku od pieca trochę majstrowałem, żebyś zasnęła i się już nigdy nie obudziła. W każdej chwili możesz do mnie zadzwonić. Wiesz, ja miałam skasować twój numer, ale skoro dom jest pełen pułapek, no to go zachowam. Widzę, że wraca ci humor. Ja nie jestem już małą dziewczynką. What the fuck? Dlaczego ten cały dialog jest tak ekstremalnie nienaturalny? I w ogóle tak by the way, ten dialog w ogóle nie miał sensu. On nie ma żadnego chyba wpływu na fabułę, no! Znaczy oplułem, Jezu, tak się zdenerwowałem. Wiecie, może wy tego nie zauważacie, ale ja po obejrzeniu już 400 albo 500 odcinków paradokumentów już widzę takie rzeczy, że ewidentnie w tym odcinku Dlaczego ja mieli zbyt dużo czasu antenowego. Bo ten każdy odcinek musi mieć dokładnie 44 minuty długości. I w tym odcinku ewidentnie po nagraniu już całej głównej historii nagle się okazało, że brakuje im 10 minut, żeby było idealnie 44 minuty. I te 10 minut wypełnili takim gównem, jak choćby właśnie ten dialog w salonie. Który żadnego sensu nawet nie ma! Wiesz co, no dobra, ja zabieram tylko karton z płytami, po resztę rzeczy przyjadę w przyszłym tygodniu, dobrze? No, trzymaj się. Hej. Cześć. To jest ta lornetka, którą mnie podglądał, gdy się opalałam w parku. I w ten sposób się poznaliśmy, bo policję wezwałam. Pani Nino, to powinien być już pierwszy red flag, że ten związek nie wyjdzie! Starałam się nie okazywać emocji przy byłym mężu, choć miałam złamane serce.
Przeżyliśmy razem ze sobą 10 lat. 13 lat! 13 lat w Azkabanie! Mija tydzień od rozwodu Niny i Pawła. O! Ja tak spędzam wieczory bez rozwodu! W czasie takiego popołudnia jej uwagę przykuwa hałas za oknem i mężczyzna, który dopiero co wprowadził się i maluje elewację w domu naprzeciwko. Nina przypomina sobie o znalezionej wcześniej lornetce męża. Ach tak, pan od elewacji. Żonobijce, czapce z daszkiem i papierosem w ustach. The one that got away. Właśnie tamtego dnia zostałam podglądaczką. Oj, to tym się raczej nie wolno chwalić. Następnego dnia Nina spędza wolny czas przy oknie i za pomocą lornetki byłego męża ponownie podgląda sąsiada z domu obok. Mężczyzna coraz bardziej podoba się samotnej rozwódce, która jest nim zafascynowana. Gdzie się podziałeś, przystojniaczku? No chodź. No wyjdź. Chłop na ziemi leży, bo z elewacji spadł, a Nina co robi? No gdzie jesteś, przystojniaku? Gdzie się ukrywa? O. Obserwacje Niny przerywa dzwonek do drzwi. Zaciekawiona 37-latka idzie je otworzyć. Podglądając ludzi, skupiłam się głównie na moim nowym sąsiedzie. On był po prostu niesamowicie męski i atrakcyjny. Męski i atrakcyjny. Okej, gdzie jest najbliższa szkoła robienia elewacji? Najwyraźniej to działa. Chwilę później Nina otwiera drzwi wejściowe do swojego domu. Ku jej zaskoczeniu w progu stoi jej nowy sąsiad, Igor Plewniak, którego dopiero co kobieta podglądała z okna swojego domu. Cześć, jestem Igor. Wprowadziłem się do domu obok... W umyśle Niny. Nina, skup się, nie daj poznać, że ci się podoba. Nie daj poznać, że ci się podoba. Jednocześnie w tym samym czasie na twarzy Niny. Nina. Nina Masne. Miło mi poznać nowego sąsiada. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Sorry, że tak bez zapowiedzi. Nie, no skąd? Wiesz, jest sprawa, bo byłem na zakupach, ale zapomniałem kupić cukru i nie mam czym posłodzić herbaty. Możesz mnie poratować? Nowy sąsiad naprzeciwko robi elewację. Żonobice, czapce z daszkiem i papierosem w ustach. Co się jeszcze okazuje, ma amerykański akcent. No do cholery, gdzie są moje obrączki? No gdzie one są? Nina jestem. Nina, tak. Cukier, tak, już lecę. Kiedy zobaczyłam w progu Igora, po prostu zamarłam. Na żywo wyglądał jeszcze bardziej atrakcyjnie. Boże, gdyby on się dowiedział, że ja go podglądam, to bym się spaliła ze wstydu. Szczerze, Nina, wydaje mi się, że on wie, że go podglądałaś. Mężczyźni generalnie mają taki szósty zmysł, czują takie mrowienie z tyłu moszny, gdy ktoś się podgląda. Niektórzy są mądrzy, inni przystojni, jeszcze inni wysportowani. Ja mam mrowienie z tyłu moszny. Do ciebie cały kubek. Dzięki. Odwdzięczę się. Na to liczę. Jajks! Nie no, żartuję. Szkoda, bo myślałem, że zaproszę cię może na kawę z ciastkiem. Oczywiście, jeżeli mąż pozwoli. Nie mam męża. Znaczy miałam, nie mam, ale to jest długa historia. Singielka z odzysku. Dobrze wiedzieć. Wiesz co, gdybyś czegokolwiek, kiedykolwiek potrzebował, to śmiało pukaj. Na pewno zapukam. Cześć. O, fuck's sake, ile tutaj było dwuznaczności, Jezu! Poczekaj, może byśmy wyskoczyli dziś wieczorem do miasta, potańczyć? A może kolacja u mnie dzisiaj o 20? Pewnie. Tak? Tak. A potem puknę! W sensie w tą dyskę. Czy to jest drewno dębowe? Kilka godzin później podekscytowana Nina szykuje się do kolacji z nowym sąsiadem. Nieoczekiwanie w domu swojej byłej żony pojawia się Paweł. Nina, jesteś tu? Sorry, że tak wszedłem, ale mam klucze. No i cholera jasna. Tak to właśnie Nina wygląda, gdy się zamków od razu nie zmienia. Zawsze mi się wydawało, że to jest dość oczywiste, że od razu pierwsza rzecz, jaką robisz, to zmieniasz zamki. Dlatego moja mama zawsze ma problem, gdy idzie do żabki na 5 minut, bo gdy wraca do domu, ja już zamki zmieniłem. Stało się coś? Nie, nic. A co mi się tak przyglądasz? Inaczej wyglądasz. Niby jak? Jak biedroneczka, kropki, no! Ciekawostka! Biedronka po angielsku to ladybug. I wiecie co? Wcale nie każda z tych biedronek jest kobietą. Ostatnio widzowie prosili w komentarzach, żebym dawał więcej ciekawostek. No to macie. Wybierasz się gdzieś? Do lekarza? Do koleżanki?
Zaprosiłam sąsiada na kolację. Jakiego sąsiada? W domu Ponowickich wprowadził się nowy sąsiad. Ma na imię Igor. Co? Nina, co? Ale w domu Ponowickich od 50 lat nikt nie mieszkał. Przynajmniej nie od czasu, gdy ostatni mieszkaniec, jakiś taki Igor, zginął w wypadku. Zapraszasz do naszego domu obcych ludzi? Naszego? Przejęzyczenie. No po prostu nie znasz go. A co może chcesz robić za przyzwoitkę? Po prostu się martwię. Wiesz, jacy potrafią być ludzie. Wiem, Pawełku. Wiem, jacy potrafią być ludzie. O, o wilku mowa. Proszę cię, weź rzeczy i idź stąd, dobrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiedziałem, że będziesz miała gościa. Nie, nie, chodź. Nie przeszkadzam? Śmiało, to jest mój były mąż. On weźmie rzeczy i zaraz wychodzi. Igor. Paweł. Miło mi cię poznać. Dobra, ja lecę po swoje rzeczy. Tu zapraszam. Dziękuję za kwiaty. Pół godziny później Nina je kolację w towarzystwie nowego sąsiada. Jest coraz bardziej zauroczona mężczyzną, któremu ona również wyraźnie wpadła w oko. Twoje spaghetti, coś niesamowitego, istna poezja. O, dziękuję, przestań, wystarczy. Wyobraź sobie, że sama je kupiłam gotowe w Biedronce. Cieszę się, że ci smakuje. Mój były mąż w życiu by tak tego nie opisał, wiesz? A właśnie, twój były mąż, czemu się rozstaliście? Bo znalazł sobie młodszą i ładniejszą. A, ci mężowie tak mają. Ładniejszą? Na pewno nie. Nie musisz mnie pocieszać. Wcale cię nie pocieszam, stwierdzam fakt. Jesteś niesamowitą kobietą. Tylko tak ci się wydaje. Ten dupek na ciebie nie zasługuje. Serio, bardzo dobrze się stało, że się rozstaliście. Teraz przynajmniej nie będziesz miała żadnych ograniczeń. Wiesz co? Tylko, że ja mam pełno ograniczeń. Wszystkie są w twojej głowie. Możesz być kim chcesz i z kim chcesz. Gdyby patrzeć tak na tę sytuację, no to rzeczywiście. Zasadniczo powinnaś wyjść z domu, zrobić coś dla siebie, żeby mu weszło w pięty. Na przykład co? Na przykład zacznij się spotykać z nowo poznanym sąsiadem i po tygodniu się zakochaj i przepisz cały testament na tego właśnie sąsiada. Może tatuaż? Twój jest całkiem fajny, wiesz? O Jezu, jak mi miło. Ale o który tatuaż ci chodzi? O delfinki na kostce? O tribala nad dupą? Czy może o znak nieskończoności tutaj? Który z tych trzech moich generic tattoos ci się najbardziej podoba? Skąd wiesz, że mam tatuaż? A wiesz co? Bo mężczyźni w twoim typie z reguły mają tatuaż. Widziałaś mnie bez koszulki? Kiedy? Gdzie? Nie, wiesz co? Może skończmy w ogóle ten temat. Ciągle mówimy o mnie. A może ty mi powiesz coś o sobie? Co ja mogę powiedzieć o sobie? Moje życie osobiste nie jest tak skomplikowane jak twoje. Moje życie też nie jest skomplikowane. Sam powiedziałeś, że mogę robić co chcę i z kim chcę. Masz już kogoś na oku? Może, nie wiem. Fajny. Całkiem fajny. Słuchaj, Igor, facet, który mi się podoba, nazywa się Michał. Pracuje ze mną. Pomożesz mi go może poderwać? Ma tatuaże. Jeżeli ma, to ja bym chciała zobaczyć na żywo te tatuaże. Nie wiem zupełnie dlaczego. Może jestem płatkiem śniegu i nikt z was tego nie odczuwa, ale zawsze, gdy oglądam jakieś takie sceny romantyczne dorosłych ludzi w paradokumentach, to mam wrażenie, jakbym oglądał moich rodziców, którzy się całują. I tak bardzo, bardzo niezręcznie się czuję. Wszystko działo się tak szybko i było tak cudownie, a ja marzyłam o tym od pierwszej chwili, gdy go zobaczyłam. Dzień później Nina obudziła się sama w łóżku. Próbowała dodzwonić się do Igora, ale mężczyzna nie odpowiadał na jej wiadomości. A Nina obudziła się sama w łóżku, bo Igor umarł 50 lat temu w wypadku. Cześć. Cześć, możemy porozmawiać kiedy indziej? Dzwoniłam, ale nie odbierałeś. To nie jest dobry pomysł, żebyśmy dzisiaj rozmawiali. Możemy to przełożyć na kiedy indziej, proszę. Igor, z kim rozmawiasz? A kto to? Dzień dobry. Kochanie, to jest nasza sąsiadka. Nina mieszka tu naprzeciwko. Patrycja pewnie, bardzo miło. Witam serdecznie.
Myślałam, że mieszkasz sam. Mieszkał przez tydzień, ale laba się skończyła. Laba? Dom sam się nie pomalował. No nie wiem. Ściany w salonie niepomalowane, gniazdka niepoprzykręcane. Ta, a to sama se przykręć, stara babo! Przecież nikt nie docenia mojej pracy! Nie mogłam uwierzyć, że dałam się tak wykorzystać. To był kolejny facet, który mnie oszukał i potraktował jak zabawkę. Bałam się, że już nigdy nie zaufam żadnemu mężczyźnie. Mijają 3 dni, od kiedy Nina spędziła namiętną noc z Igorem. Kobieta wciąż przeżywa fakt, że została oszukana i nieświadomie przespała się z żonatym mężczyzną. Nie potrafi o nim zapomnieć, dlatego codziennie go podgląda. A no tak, przespała się z żonatym mężczyzną. Chce o tym zapomnieć. Co robi? Codziennie go ogląda przez lornetkę. To tak dużo ma sensu. Co za palant. Gdzie ja miałam rozum? O, ciekawe w ogóle, ile dzisiaj mam na alkomacie. 0,00, bo bycie trzeźwym jest cool! Opowiem wam kolejną ciekawostkę. Rząd polski zapłacił mi 7,5 miliona złotych za reklamowanie trzeźwości. Dobrze wydane pieniądze podatników. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że na pewno jakaś mała część widzów zastanawiała się, czy on mówi naprawdę, czy żartuje. Co dość dużo świadczy o naszym obecnym rządzie i o sposobie wydawania przez nich pieniędzy. Już nawet nie wspominając o patriotycznych ławeczkach. Jesteś w domu? Chwila! Musisz przestać wchodzić jak do siebie i oddaj mi wreszcie te klucze. A dla kogo te kwiaty? Dla ciebie. Zerwałem z Justyną. Mieszkam u kolegi. Zerwałeś z Justyną i mieszkasz u kolegi? No to gratuluję! Tam są drzwi, wypierdolaj. I co, ja mam ci pogratulować? Albo może złożyć kondolencje? Ona jest jakaś nienormalna. Zachowuje się, jakby nie miała piątej klepki. A co ty robisz? Zrozumiałem swój błąd. Wybacz, proszę. Ty nie pamiętasz? Kłamałeś, oszukiwałeś i zdradzałeś. Pamiętam, jak cię traktowałem, ale daj mi to wszystko naprawić. Nina, ja doskonale wiem, jak cię źle traktowałem. Ale posłuchaj. Przepraszam. Wystarczy? Nie. Idź się wypłakać w samotności, wiesz? To są jakieś bzdury. To nie są bzdury. Ja naprawdę cię kocham. Wyjdź! Paweł był bezczelny. Najpierw mnie zdradził, a potem przyszedł prosić o następną szansę? Tak. Po wyjściu Pawła zdenerwowana Nina wróciła do swojej sypialni. Nagle przez okno usłyszała odgłosy kłótni dochodzące z domu plewniaków. Nina wzięła lornetkę, aby dokładniej przyjrzeć się sytuacji u sąsiadów. Przecież on jej nawet nie dotknął! Ewentualnie może to jest rzeczywistość jak w Naruto, gdzie sam ruch powietrza może kogoś uderzyć. O Jezus Maria. O Jezu, tutaj się zaraz jakaś zbrodnia wydarzy. Ten koleś zamorduje swoją żonę i Nina to wszystko zobaczy przez lornetkę. A skąd to wiem? Bo prawdopodobnie twórcy Dlaczego Ja zarąbali całą fabułę z filmu Kobieta w oknie. Igor szarpał, krzyczał, a potem uderzył swoją żonę. Chciałam nawet zadzwonić na policję, ale bałam się, że się dowiedzą, że ich podglądam. Postanowiłam jednak, że nie mogę zostawić tej biednej kobiety na pastwę losu. Następnego dnia Nina zadzwoniła do sąsiada i poprosiła o spotkanie. Cały czas nie potrafiła zapomnieć o tym, że mężczyzna uderzył żonę i dlatego postanowiła interweniować. Nina, nie powiedziałem ci o Patrycji. A naprawdę mi na tobie zależy i... Nina, nie powiedziałem ci o Patrycji, ale naprawdę mi na tobie zależy. No co, mogę znowu to przepyszne spaghetti? Cicho bądź. Wiem, kim jesteś i co robisz swojej żonie. Szarpałeś ją. Uderzyłeś ją w twarz. Coś ci się przewidziało, ja nie biję swojej żony. Nina! Ja kobiet nie biję, okej? Okay? Zapamiętaj to sobie, bo jak nie, to cię uderzę! Jeszcze raz to zrobisz, a ja zadzwonię na policję. Grozisz mi? Nie. Sąd cię osądzi. Ty sadysto jeden. A i jeszcze powiem o wszystkim twojej żonie. O tej naszej przygodzie. Uważaj, nie wiesz, z kim zaczynasz. A ty myślisz, że ja się ciebie boję? Może jednak. Nie boję. Nie. Ała, puść mnie. Podoba ci się to. Podglądasz mnie. Są takie momenty podczas oglądania przeze mnie para dokumentów. Po 30 minutach oglądania nagle dzieje się coś takiego bardzo prąbanego, gdzie stwierdzam, jednak żałuję, że komentuję ten odcinek. Teraz właśnie jest jeden z tych momentów. Przecież przestań! Wiesz o tatuażu? Przestań, proszę!
A, podoba ci się to. Chciałabyś być na miejscu, Patrycji. Jesteś zazdrosna. By the way, Wicka mi wysłała ten odcinek na Instagramie i podpisała: ha, 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 Paweł, patrz, śmieszny odcinek. Ha, co robić? Zostaw ją! Wonston! Nina, serio, zmień zamki! Ten koleś sobie wchodzi i wychodzi, kiedy chce, z twojego domu! To znaczy, okej, okay, Ferena, w tym przypadku dobrze, bo ci pomógł. Ale jednak, zmień te zamki! Chcesz jeszcze? Mogę tak cały dzień! A, Kapitan Ameryka! Co gorsza, to jest polska wersja, to jest Kapitan Polska. Dokończymy tą rozmowę. Po wyjściu Igora Nina zajmuje się Pawłem, który w wyniku starcia z Igorem doznał drobnej kontuzji ręki. Kobieta jest mu bardzo wdzięczna za uratowanie jej przed agresywnym sąsiadem. Może trzeba iść do lekarza albo zrobić rentgen? No daj spokój. Swoją drogą, ja nie wiedziałam, że się tak potrafisz bić. Ja też nie wiedziałem. Oj, daj spokój, zobaczyłem tylko jedną kość. Mam jeszcze 200 innych. Boli cię? Trochę, ale jego na pewno boli bardziej. Jest to jakieś pocieszenie. Słuchaj, co ten facet od ciebie chciał? Nieważne. Jak nieważne? Mam prawo wiedzieć, co ci grozi. Ja po prostu widziałam coś, czego nie powinnam widzieć. I zareagowałam. A co widziałaś? To nie twoja sprawa. Jak nie moja? Martwię się o ciebie. To się nie martw. Ja już nie jestem małą dziewczynką. No ale gdybym nie wszedł w porę? Właśnie. A co ty w ogóle tu robisz? Dlaczego ty mi nie oddałeś kluczy? No bo... Dobra, nie będę cię oszukiwał. Przychodzę tutaj czasami w nocy, kładę się obok ciebie i sobie wyobrażam, że nadal jesteśmy razem. Wtedy byłaś taka zdenerwowana. Pomyślałem, że kiedy ochłoniesz, to porozmawiamy jeszcze raz. Ja się nigdy nie uspokoję. Rozumiesz? Pewnych rzeczy się nie wybacza. Ale Justyna to już przeszłość. Mnie nie interesuje Justyna, ani żadna inna, kolejna twoja lafirenda. Ale ja mówiłem poważnie. Naprawdę chciałbym wiedzieć, czy możemy jeszcze być razem. Paweł... Typie, żona od kilku miesięcy ci mówi, nie, nie możecie być razem. Odwal się w końcu. Spójrz na mnie i powiedz, czy jest szansa, że moglibyśmy być jeszcze razem? Nie dopuszczam tego do siebie. Myślę, że nie powinniśmy być razem. Już nigdy. Wyraziła się jasno. Ja już pójdę. A! Gdyby ten facet cię jeszcze nachodził, dzwoń. Nawet zaczęłam Pawłowi wierzyć i zrobiło mi się go żal. Ale przed naszym rozwodem też myślałam, że to uczciwy facet i że nigdy mnie nie zdradzi. Bałam się zaufać mu drugi raz. Pani Nino, jako człowiek doświadczony życiem, wielokrotnie zdradzałem. I powiem pani szczerze, że jak już koleś, a lub kobieta oczywiście, zdradzi raz, to i następny raz zdradzi, no da! Kobieta chce się upewnić, że mężczyzna przestał znęcać się nad żoną, więc znów dyskretnie obserwuje dom sąsiadów. Nieoczekiwanie na jej telefon przychodzi wiadomość. Lepiej zacznij pisać testem, bo jestem już blisko, niedługo się spotkamy. Ale ona wie, że jesteś blisko. To sobie mieszkacie naprzeciwko siebie. Dzień później Nina dalej otrzymuje niepokojące wiadomości z pogróżkami. I kobieta coraz gorzej radzi sobie ze stresem. W pewnym momencie ktoś dzwoni do drzwi. Kiedy Nina je otwiera, nikogo nie ma przy wejściu, ale na progu znajduje zwiniętą gazetę. Makrela! Zajebiście, do obiadu będzie! Ktoś ewidentnie mnie nękał. Jeśli tym maniakiem był Igor, to przekroczył wszelkie granice. Postanowiłam zawiadomić policję. Nina zadzwoniła na policję, a godzinę później w jej domu pojawił się funkcjonariusz. Jestem zakochany w uniformie tego pana, po prostu piechota. Widział pan tę rybę. Kto w ogóle może robić takie rzeczy? I jeszcze te SMS-y. Twoje dni są policzone, suko. Zacznij się oglądać za siebie. Okej, okay, rozumiem, że pani takie groźby dostaje. O, tutaj nawet jest numer telefonu tego kolesia, który to pani wysyła. Rozumiem, rozumiem. No wie pani, nic nie możemy z tym zrobić. Jego nie da się odnaleźć. Ten numer telefonu to nie da rady. Nie. Dosłownie za każdym razem polska policja, gdy kogoś trzeba namierzyć po numerze telefonu. Nie wie pani przypadkiem, kto to wysyła? Nie mam pojęcia. Ja w ogóle próbowałam się dodzwonić na ten numer, ale on mnie odrzuca. Dlaczego nie zgłosiła na pani tego wcześniej? Pomyślałam, że on się uspokoi, że mu się to znudzi. Ale on nie przestaje. Ma pani podejrzenie, kto to może być? Nie, ale serio, dlaczego on numer telefonu nie weźmie i nie wyszuka? Co jest? On nawet nie jest zastrzeżony! To może być mój sąsiad z naprzeciwka, Igor Plewniak. A dlaczego akurat on? Bo tylko on ma motyw, on się może na mnie mścić. A za to się mści? Wie pan co?
Ja bym wolała o tym nie mówić. A jeśli już mam mówić, to czy to zostanie w ogóle między nami? Tak, proszę pani, zostanie pomiędzy nami. Tak, tak. Bogdan, dawaj, chodź posłuchaj, jaka beka. Bo ja widziałam, jak on bije żonę. I powiedziałam mu, że jeżeli jeszcze raz tak zrobi, to zadzwoni na policję. Ma pani jakieś dowody, że to rzeczywiście Igor Plewniak wysłał pani te SMS-y? Nie mam dowodów, ale tylko on jest do takich rzeczy zdolny. I od tego czasu otrzymuje pani te pogróżki? Tak. Dobrze, sprawdzimy to. Właściwie byłam pewna, że to sprawka Igora, bo wiedziałam, do czego jest zdolny. A on się bał, że to ujawnię i dlatego próbował mnie zastraszyć. Liczyłam, że policja szybko się nim zajmie. Okej, możliwe całkiem, że policja się tym szybko zajmie, ale potem proszę poczekać 15 lat na rozprawę sądową. Dzień później, wieczorem, Nina położyła się spać. Policji niestety nie udało się jeszcze ustalić, kto wysłał kobiecie SMS-y z pogróżkami, więc Nina cały czas czuje się zagrożona. Niespodziewanie budzi ją hałas... What the fuck am I watching? Byłam pewna, że to Igor jest włamywaczem i chce spełnić swoje groźby. Dlatego pobiegłam do jego domu, do jego żony, żeby wszystko jej powiedzieć i tam poczekać na policję. Zamknij drzwi na klucz. On mnie zabije. Ale kto? Twój mąż. Ale o czym ty mówisz? Słuchaj, ja wiem o wszystkim. Ja wszystko widziałam. I wiem też, że nic nie powiedziałaś policji, chociaż tu była. Nina. On jest zły, a jak mu powiedziałam, że zadzwonię na policję, to powiedział... To powiedział, że mnie zabije. Zaczął mnie straszyć, a teraz włamał mi się do domu. Ale Igor... Jaki Igor? Jeszcze ja cię bardzo przepraszam, bo jak ciebie nie było... Przepraszam cię, nie wiedziałam, że on jest żonaty. Dlaczego ty zmierzasz? No do tego, że myśmy się przespali ze sobą. Co? Przepraszam. A jak mu zagroziłam, że ci o wszystkim powiem, to on powiedział, że mnie zabije. A plot twistem całego odcinka okaże się to, że tym włamywaczem był Paweł, który pod osłoną nocy szukał piwa, które sobie gdzieś tam schował kiedyś na czarną godzinę. Ja dlatego zadzwoniłam na policję. Oni zaraz tu przybędą. Mogę tu poczekać z tobą? Pati! Pati, co się dzieje? Kochanie! Patrycja? Dlaczego płaczesz? Co ty jej powiedziałaś? Wszystko! Co ty, głupia babo, wtrężasz mi się w małżeństwo? No co ty, głupia babo, robisz? Małżeństwo mi niszczysz! To nie tak, że ja sam je zniszczyłem, zdradzając żonę wielokrotnie. Niszczysz mi życie! Patty, to nie moja wina, to wszystko jej wina. Ona nas podgląda, wszystko zaplanowała, cały czas robiłaś to mnie maślane oczka. Ona nas podgląda. Nie krzycz! O czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Ja ci wskoczyłam do łóżka? Cały czas mnie prowokowałaś! Ja cię prowokuję do tego, żeby bić żonę? Ja nie biję żony! Uspokój się! Czy chcesz mi rozpieprzyć całe małżeństwo? Co ty mówisz? Ty głupia, żałosna babo, czego ty ode mnie chcesz? Ja nie biję żony! Nie biję! To nie są żarty, to jest poważny problem. Jeżeli zobaczycie przemoc rodzinną, to dzwońcie od razu na policję. Co i jeszcze bronisz tej wywłoki? Co tu się dzieje? Pomóżcie nam! Nic się nie dzieje, ta pani przyszła do nas do domu, zaczęła się awanturować, ale już wychodzi. Kłamie! Uderzył ją, groził mi, to ja panów wezwałam, bo ja myślałam, że on mi się do mieszkania włamał. Dobrze, spokojnie po kolei. Co tu się stało i dlaczego ta pani krwawi z nosa? Patrycja, powiedz im. Nie bój się, on ci nic nie zrobi. Mój mąż mnie uderzył. I to nie był pierwszy raz. Patrycja, ty nie rozumiesz, ty właśnie psujesz nasze małżeństwo, mówiąc policji o tym, że cię biję. To nie tak, że ja cię biję i to psuje nasze małżeństwo. Nie, nie, nie. To, że ty donosisz, psuje wszystko. Zawsze mnie bije, jak jest zdenerwowany. Wcześniej przymykałam na to oko, bo cię kochałam. No ale to zdrada, to już koniec. One kłamią, zmówiły się przeciwko mnie. Pójdzie pan z nami do radiowozu. Zabieraj mi ręce, psie, to moje mieszkanie, nie macie prawa. Nie nachodzisz w moich domu! Brutalnie, trochę dygnął. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego też odpowiesz karnie. Tak? Rozumiesz? W dupie to mam! W dupie, rozumiesz? Wstawaj. To jeszcze nie koniec, to dopiero początek. Czy ja wiem, to już końcówka odcinka, tylko 5 minut zostało. To raczej już koniec. Igora zabrała policja, a ja wciąż nie wiedziałam, kto się włamał do mnie do domu. Policja poszła to sprawdzić, ale okazało się, że włamywacza już tam nie było. Ponadto okazało się,
że numer, z którego przychodziły SMS-y, był nielegalny. Czyli był to ślepy trop. No wie pani, ten numer to był ślepy trop, więc nic nie możemy zrobić i zostawiamy panią samą ze swoimi problemami. Powodzenia życzę. Mam nadzieję, że pani przeżyje. Powodzonka. Dzień później u kobiety pojawia się jej były mąż, który jest zaniepokojony i zdenerwowany. Nina wyraźnie ma już dosyć i nie potrafi sama poradzić sobie w tej trudnej sytuacji. Nina, na litość boską. Dzwonili do mnie sąsiedzi. Mówili, że była tutaj policja. Zatrzymali kogoś? Ktoś się w nocy włamał. Gdzie? W dupie, typie. Tu, do mieszkania. Ja byłam sama, jak ja się strasznie bałam. Czy ten włamywacz coś ci zrobił? Ale zatrzymali go, prawda? Nie jego. Tego Igora, co mu dałeś w pysk. On krzywdzi swoją żonę. A mi ktoś wysyła SMS-y z pogróżkami i znalazłam zdechłą rybę pod drzwiami. Co? To nie jest Igor. Mamy w odcinku dwóch mężczyzn, z czego jeden już siedzi w więzieniu i został tylko jeden. Naprawdę nie wiem, kto mógł być tym włamywaczem. Serio, twórcy paradokumentów i w tym przypadku dlaczego ja? Weź zatrudniajcie troszeczkę więcej aktorów, żeby do końca odcinka było ciężej zgadnąć, kto był właśnie tym choćby przestępcą, no. To trochę całą zabawę psuje, jak od połowy odcinka już wiem, kto co zrobił, bo jest mało aktorów. Myślałam, że to jest on, ale policja go sprawdziła, to nie jest on, ja nie wiem kto. Ja mam tego wszystkiego dość. Ja już nie mam siły. Nie martw się, jestem przy tobie. Ale przytul mnie. Zostanę u ciebie na kilka dni. Kilka dni, tak to się zaczyna. Wiesz co, zamontuję alarm, wymienię zamki. Znajdę ekipę, która to szybko zrobi. Nie dam ci zrobić krzywdy. Dziękuję. Wiesz co, muszę jechać, za kilka godzin wrócę. Słuchaj, muszę jechać, za kilka godzin wrócę, muszę cię zdradzić, do pracy jechać! Niedługo po wyjściu Pawła Nina słyszy dzwonek do drzwi. Jest przekonana, że to były mąż czegoś zapomniał. W progu stoi jednak Justyna Radocha, była kochanka Pawła. Zaraz, chwila! Co ty masz do mojego faceta? Nie oddam ci go! A po pierwsze, to ty mi ukradłaś męża. Ale on mnie zostawił! I co ty myślisz, że to moja wina, że cię zostawił? Ale no stop tutaj przyjeżdżał, nawet przez sen wypowiadał twoje imię. Serio, po tych 500 odcinkach człowiek by podejrzewał, że się przyzwyczaił do tej gównianej gry aktorskiej. Ale nie, za każdym razem mi się to tak rzuca w oczy. Na przykład ta właśnie scena. Ta scena. Mamy dwóch aktorów stojących obok siebie. I gdy jeden mówi swoją kwestię, drugi stoi w ciszy i się tylko gapi. Bla, 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 bla. I tak cały czas na zmianę robią. Jezu, czy normalni ludzie się tak zachowują? Nie, serio pytam, ja nie mam kontaktu z ludźmi. Czy normalni ludzie tak robią? Masz go zostawić w spokoju, to jest moje pierwsze i ostatnie oszczerze. Jak mnie zostawię, to co? A co, chcesz się przekonać? Dobra, dobra, niech wam będzie. To ona się jednak włamała. Bo ja z góry założyłem, że jak ktoś się włamuje do domu, to to jest ciężkie i wymaga inteligencji. Więc to mężczyzna powinien być. On jest mój! A co ty robisz? Mój, tylko mój! Ile razy w tym odcinku Nina była duszona? Wydaje mi się, że już kilka. Czysta! Zostaw ją! Zwariowałaś? Chciała się udusić? Paweł, ale ja cię kocham! Bez ciebie moje życie nie ma sensu! Dosyć tego! Myślałam, że po prostu jak ją na straży, to ty ją zostawisz! O, jak w Scooby-Doo! Na koniec odcinka wszystko się wyjaśnia i główny złoczyńca opowiada o całym swoim niecnym planie. Nawet nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby Paweł nie przyszedł na czas i nie odciągnął ode mnie tej wariatki. Nie chcę się czepiać, ale prawdopodobnie nic by się nie stało. Widzieliście rączki Justyny? Tam jest zero mięśni! Jak patyczki normalnie, no ona by nie dała rady cię udusić! Justyna Radocha po zatrzymaniu przez policję przyznała się do nękania Niny Masny, naruszenia miru domowego oraz usiłowania zabójstwa. Za popełnione przestępstwa groziła jej łączna kara 25 lat pozbawienia wolności. Igor Plewniak usłyszał zarzut znęcania się nad swoją żoną i w policyjnym areszcie oczekuje na proces karny. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. Minęły 3 miesiące od dramatycznych wydarzeń. Nina w końcu zdecydowała się dać Pawłowi drugą szansę i pozwoliła, by z powrotem wprowadził się do ich domu. Wierzyłam, że Paweł się zmienił. Naprawdę widziałam w jego oczach miłość. Dlatego postanowiłam mu wybaczyć i dać mu drugą szansę. Poza tym przez ostatnie miesiące byłam nieszczęśliwa i dopiero przy Pawle
Znów zaczęłam się gratuluję. Uśmiechać. Wow, Nina, gratuluję. Zajebiście, że dałaś kolejną szansę kolesiowi, który już cię raz zdradził. Który, przypominam, czepiał się ciebie, że brzydko wyglądasz, nie malujesz się, wpierdzielasz słodycze, ble, 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 ble. Dosłownie, już w tym momencie się nie mogę doczekać kolejnego odcinka Dlaczego ja, gdzie Nina jest ponownie zdradzana przez Pawła. A jeżeli taki odcinek powstanie, to obiecuję wam, że go skomentuję. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carno. Oczywiście, jak zawsze, koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twitcha, Instagrama i Twittera. Wow, jakie ładne Twitche, Instagramy, Twittery, wow! Ale głównie skupcie się na Instagramie, gdzie zobaczycie obraz z tej kamery z mojej perspektywy podczas nagrywania. No i tam wiecie, nie zapominajcie też o łapce w górę i subskrypcji, mrao. Dzięki wielkie, do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem!